przygotowujecie dla nas przedstawienia, mówicie wiersze, śpiewacie piosenki. Natomiast dzisiaj, w ramach Dnia Dziecka, my postanowiliśmy dla was przygotować przedstawienie. Przedstawienie nosi tytuł, jak zapewne się domyślacie. Ja się ale to jest taka opcja, że jest tam wilk i są wiele różnych postaci. Bardzo proszę, bądźcie cichutko, obserwujcie i uważnie, a na koniec przedstawimy się, kto był kim, ok? Dobra? Czy możemy zaczynać? No to jest ci? Jak makiem? Na buzie, oddaję głos narratorowi. W małej chacie ob ludzkich osiedli z dala mieszkała rodzina Drwala. Z czterech osób złożona był. Był więc Drwal, jego żona i jak to się w bajkach kreśli, było także dwoje dzieci w waszym wieku. Mniej więcej 5-6 lat. Nie więcej. My mieszkamy w chatce Drwala. Naszą chatkę raz sokala. Razem się utrzymamy i zawsze słuchamy mamy. Dzieci, kochane, mówicie cudnie, ale już minęło południe. Ojciec w lesie na obiad czeka, dziś pan Gosia komiałkę zaniesie. Pójdziemy z Jasiem we dwoje, bo jak wszystko się boję. Dzieci kochane. A kto mi w domu pomoże? A kto usiądnie w oborze? No, tym razem możecie pójść razem. To zresztą niedaleko. W Popiałce jest chleb i mleko, a tu gorące pierogi. Nie zwalczajcie tylko z drogi. Lećcie szybko, jak was strzygły, by pierogi nie wystrzygły. Już biegniemy, mamo droga. Pamiętamy o pierogach. Każdy tak nam się śpiewa. Znam dla się wszystkie drzewa. Borem podążamy, wilkom się nie damy. Spójrz, Małgosiu, jakie wybierze! Ojej, Gosiu, strach mnie bierze, wszak to wilk. Jest pewnie zły, jak okropnie szerzy kły, uciekajmy. Uciekajmy, zjeść mu się nie dajmy. Wilk jest prędszy i po śladach nas wywęszy. Wilk jest panem w lesie, a gdy jeść mu chce się, idzie sobie w las złoty, żeby znaleźć coś na złot. Oto widzę jadło, co mi z nieba spadło. Idzie pana śnieżny kres. Idzie para świeżych mięs. Trzeba tylko jeść i cześć. Ruszam prosto na nie. Będę miał śniadanie. Chyba to są owce dwie. Do ich język już się wie. Trzeba szybko zjeść i cześć. Nie! To dzieci! Mam więc pecha! Cóż mi z dzieci za pocieka? Patrz, on prosto ku nam zmierza. Jak się boję tego zwierza? Uciekajmy! Ja nie radzę, bo choć to sprawuje władzę, choć mi w brzuchu burczy z głodu, tym się szczycą wilki z mego rodu, tym się szczycą od stuleci, że nie krzywdzą małych dzieci. Dziękujemy ci, wilku, za to. Uciekajcie na polanę. Ja o suchym pysku zostanę. Jasiu, tędy przez kniele. Wilk na szczęście pierogów nie je. A tato jest w lesie i na mnie czeka. Słyszę jego głos daleka. Zetnę sosnę, sosnę, zetnę, będą sosnę, deski świetne. Lubię chodzić na
płatka! Spójrz! To przecież klatka! Kto jest pies? Kto cukierek? Kto się poukładał wszędzie? Takie rowyniotki jak w sklepie! Tu znowu leżą ciałutki! A dokąd ta droga prowadzi? Bo tam dalej na odmianę widzę krówki rozsypane. A tu leżą inne i ciągutki i krówki. Chodź, jemy je wszystkie. Żarmożne zwierzę, choć był głodny, nas oszczędził. Ha!
tu cukierki i utuczę was, osmażę. Będę robić ucztę super, a jak wy się utuczycie, ja będę miała ucztę. Marmoladki!
Przez Gdynię płynie sobie świat.